Cześć, ja jestem Nelfane, a to jest XCOM 2, operacja Kosmiczny Miecz. Nie Kosmiczny Miecz, też się pomyliłem na początku, ale nie Kosmiczny Miecz. Na tę operację zabierzemy Braddock, Romanov Zero, Starka Logana i Caulfield. Naszym zadaniem jest uratowanie VIP-a z celi Adventu, doktora Daniela Johnsona, technika. Dodatkowa nagroda to 118 jednostek informacji. Zobaczymy, jak ta misja pójdzie. Wracam do XCOM po to dość sporej przerwie spowodowanej niezależnymi czynnikami. Is holding a VIP of some value to the Resistance, and the spokesman has asked us to move in and attempt a rescue operation. We're expecting heavy resistance at the site, and the aliens have had extensive air support moving in that region that'll keep Firebrand grounded. Lock down the area, eliminate all hostile contacts, and secure the VIP. Właśnie, przerwa została spowodowana, no cóż, awarią zaślacza, ale... Zajęło to chwilę czasu, ale już jest nareperowany, znaczy wymieniony. W tym czasie jednak wyszedł update do jednego z modów, którego używałem. Mutant Centurion Pack to się nazywało. Menace 1-5, we have a confirmed location for the VIP. Move to rendezvous. Eliminate all hostile contacts. Dzięki, Bradford. Wyszedł patch do tego moda, który Long War Studios przemianowało teraz na Advent More Aliens? No, nieważne, już nie pamiętam. Najważniejsze w tym jest to, że dodaje nowych przeciwników i to całe mnóstwo. Dlatego też go wyłączyłem. Tak, stwierdziłem, że tę kampanię chciałbym przejść jednak jak najmniej ją modyfikując. Może się uda zrobić sezon drugi kampanii XCOM 2, wtedy dałoby radę właśnie skorzystać z kilku fajnych nowych modów, a między innymi właśnie tego. Tymczasem zajmijmy się zadaniem na podorędziu. O kurde, 3 kodeksy, to już tak grubo. Cały problem, który miałem z modem kolorującym ikony akcji, to był problem, który się pojawiał dość często. Ludzie pisali o nim na forach. No generalnie przez jakiś czas on nie działał prawidłowo, ale teraz już jest w porządku. Wymagał on po prostu skasowania wszystkich danych z dysku i po tej operacji już jest w porządku. Tak jak zresztą zobaczycie niedługo po misji już ekran świata Geoscape nie zwalnia. Na szczęście. Dobra, kodeks się nie ruszają. Tu nie możemy podejść. Mamy dwie pozycje, z których da się ich zaatakować z osłoną. Jest trzecia i tu nie powinni nas odkryć. Okej, no właśnie, chyba że czegoś nie widzieliśmy. Jeszcze berserker. O, fuck. Looks like one of them came back for more. Let's make sure to take it out this time. Like one of them came.
Dobra, trzeba zmienić zdecydowanie podejście. 74% na przemrożenie to jest darmowa akcja. Kurczę, szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy to spowoduje gruch. No, jeden sposób, żeby się przekonać w innym wypadku, czy inaczej się będzie ruszał. A tak, bo nie zabrałem z granatów zamrażających. Och, kurde. No dobra, to jest jedyna opcja, żeby go trochę powstrzymać. Damn it! No tak. Tak. Dostał ogłuszenie na dwa ruchy. Dobra, to jest szansa elegancka. Dobra, czy ktoś go widzi bez ruszania się? Ona go widzi. Dobra, Rob Stark go widzi. Dobra, 9 to przyzwoicie. Ona może do niego strzelić, nie wiem z jakiej okazji, ale nieważne. 70%. Dobra, spróbuję. Yes! Dobra, no to powinno być po nim. No dobra, próbuję zwiewać, to dobrze, na pewno mu się to nie uda. Ups, któregoś ze swoich chyba zrzuciłem. Fuck. No dobra. Although I would question whether reason was ever involved in this decision. 8-11. Za mało, żeby go zabić, niestety. O, jeszcze uniknął. No niedobrze, się splonuje. No dobra. Anabioza, wabik. Przeżyć do następnej rundy. Okej, broń nam rozwalili. Okej.
Ten babik no niewiele się zdał niestety. Coś tam dało, nie za wiele. Nie wiem, szczerze mówiąc, już teraz trochę zgubiłem. Zgubiłem śledzenie tego, co jest z modów w niektórych przypadkach, a co nie. Jaki efekt jest z modów? Tutaj byłem w stanie wyposażyć tą broń w dodatkowy magazynek, a także w screen out, więc tak naprawdę jak widzieliście 15 do 17 obrażeń. Bardzo, bardzo dobra broń się z tego robi. Może nawet i za dobra. Dobra, chyba. Jedyna opcja. Come out! No, można było jeszcze właśnie tak. That's a lovely shot. Przeładowanie. Trzeba ci usunąć najlepiej. Whatever's clever. O kurde. I'm getting married here. Rain down hell on my target. No dobra, ten się sklonuje. Dwa życia to jest akurat jeszcze przyzwoita ilość. Można z tym powalczyć. Oh, fuck. Good. Okej, a możemy dać drugi ruch jednemu z naszych żołnierzy. Bardzo, bardzo pomogło. Quiet, just how I like it. Dobra, dajmy dodatkowy ruch Braddock. Bo na przykład dwa broń. Się zająć tym. Getting tired? O, darmowa akcja, jak miło. Hold position. Niezły strzał, ale nails out. Przyblokowany. Jeden przeżył. Na jednym punkcie. Watch your six. Fuck. Need some help over here. O, dobra, mam protokół reanimacyjny. Uff. Już się bałem, że nie.
Wtedy nie mógłby go... Trzeba byłoby go wynieść. I'm just getting warmed up. Chociaż przy tej klasie mogłem najpierw strzelić, a potem przeładować. One in the chamber. No dobra, miało być 8 przeciwników. Well, to już mamy z głowy 5, ale to królowej na pewno nie liczyli. Nie wiem, czy Mutona. Let's go. This day never ends. Yeah. Jeszcze 11 tur. Yippee-ki-yay. To całkiem przyzwoita ilość. Like old liczba. Reloading. Affirmative. Dobra, Braddock, podeślemy jeszcze. Good. Let's go. Okay. On jest tutaj, to by się mu przydało. Wejście z tej strony, można by zrobić w sumie dziurę, ale w ścianie, ale to będzie produktywne. Yeah, stand here and wait for them. I like a straight fight, but no dobra, czyli oni się już nie zbliżą. Tell me you tested it. Stuprocentowa szansa na mały skład informacji zawsze jest. Zawsze warto zgarnąć, że jakiś wizualny bug, że nie pojawił się miernik napełniający się. Mam nadzieję, że to tylko taka drobnostka. Pronto. You take the position. I'll watch out six. Multiple unidentified contacts. O, dobrze weszli. W naszą wartę. Incoming. No dobra, mimo że same pudła. No może jeszcze nie same. Dobrze, nie same. Ale marnując jakby swoją turę na ruch. To już jest wystarczająco dobry powód, żeby to się wydarzyło, żeby to się opłacało. Those
No dobra, zamkniemy ten temat. Tutaj strzał z flanki, ale mimo wszystko powinno być ok. 35% na zamrożenie, trochę bez sensu. That's a damn shame. No dobra. Przynajmniej nie ma osłony. On my way. Elegancko, krytyk. Go to hell. I'll send you there myself. Bardzo dobrze. You don't mess with the bourbon cowboy. You should think about your actions. Co, może dominacja 100%? Nie, nie ma sensu. 6-8 obrażeń. Gwarantowane. To jeszcze z tego co pamiętam powinno ją uzdrowić. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Tak, kradzież duszy, dokładnie. I'm here to fight for you. Nothing says we have to be friends. But whatever. Okay, maybe we'll talk later. Maybe not. Dobra, teoretycznie wszyscy albo dwóch zostało. Copy that. Ale myślę, że jest całkiem realna szansa, że to... Oh, krót! No, that's wrong! Anyhow, pewnie dwóch się zostało. Ten lider się chyba nie liczy. Plus jego jednoosobowa obstawa w tym przypadku. Dobra, nie będę ryzykował. Sounds like a plan. I don't mind a reasonable amount of trouble. Get me into position. Tam nikogo nie ma, to może i tu nikogo nie będzie. Just stand here and wait for them. I like a straight fight, but yeah. Jak szybko przelatuje tura przeciwników, to myślę, że nikogo nie ma. Gdzieś czekałem tuż przed wyjściem. Spread out! Okay, double time! Heading your way now. Flush it out. Yeah. All clear. Let me know when you're ready to move up, Commander.
working on it. Dobra, hakujemy. To procent zmniejszenia kosztu kontaktu, opóźnienie aktualne, mroczne wydarzenie o 2 tygodnie. Tak, tam to był pojedynczy wizualny bug, a tu też by nam to zaliczyło, ale... Tak to jest, jak nie wybiorę, to prawie zawsze zalicza, jak wybierzemy to... Było za krótko. Raiders roll. Menace 1-5 status confirmed. VIP is in tow. Proceed to the extraction point. Dobra, wiem, że jeszcze gdzieś będą. No muszą być po prostu jeszcze gdzieś. Affirmative. On approach. We need to re-establish contact. Yeah. Let's go. No to aż dziwne. Peaceful. Usually takes a lot of chemicals for me to get this kind of quiet. No dobra, będą. Menace 1-5, we're picking up an enemy transport inbound on your current position. To co, VIP-a zabieramy. Naszych też ustawimy tak, żeby ich zaraz zabrać. What I was thinking is, maybe you should fuck off, sir. Ale w razie czego jeszcze jakieś punkty sobie doświadczenia dozbierać. Let's Gdansk. Put on your red shoes and... Okay. Yes, sir. Nobody gets past us. Clear? Keep her moving. This is Firebrand. VIP is secure. Raiders roll. You can stay sharp. Yeah. No, jest transport. Czyli wolne chodzące pedeki. I know guards when I see them. No ładnie, 10. I got him. Elegancko. Serio? Hit him with everything running on. Zdjęta warta. Tego sobie pozbędziemy się. Didn't think they could get any uglier. No jeszcze ten. No chyba najdę przeżyć to ja. To chyba Rob będzie miał ten... tę przyjemność. Not in that. No tak, dobra. I goodbye you.
I'm ready to get out of here whenever you are. I'm really ready. This way. Depend on it. Oh, I was just getting warm. Time to evacuate. On poszło w miarę łatwo. To prawda, rany, które otrzymałem, zrzucę na karb tego, że dużo nie grałem. Który też mogliście zobaczyć, to jest Extended Mission Reward, coś takiego, czyli tutaj te nowe opisy po misji. Już nie ma dziwnych kwiatków językowych, ktoś się przyłożył i wygląda to dużo, dużo lepiej w wersji polskiej oczywiście. Czas się wycofać, Max Caulfield. Złodziej zabójstw Betsy Braddock, żółw Subject Zero. Rany jest jeszcze groźniejszy, Wolverine. No tak. Podstępny. Nie do końca wiem, na podstawie czego to wyliczają. Najlepsi przyjaciele to Logan i Braddock. Najdalszy ruch Robb Stark. I najwyższy, czyli podejrzewam, że najdłużej przebywający na wysokości, na jakimś tam poziomie powyżej ziemi, to Natasza Romanow. Zabiliśmy też królową, tak, królową Mutonów, więc będziemy mogli przeprowadzić badania na niej i generalnie zrobić ten nowy pancerz, drugi z trzech. To też oznacza, że będziemy mogli już na tej misji spotkać króla Archonów, który jest moim skromnym zdaniem najtrudniejszym z liderów, na którego możemy trafić. Dobra, jest awans 3, 2, 1, 5. Salwa. A podejrzewam, że można używać granatów czy materiałów wybuchowych. Powoduje zakończenia rundy, dobrze. A i tutaj, no, miasto obrońca. Commander, on your order, I can begin conducting an autopsy on the latest of Valen's test subjects. We have an opportunity here to advance our own research beyond the bounds of our current expertise. We should begin as soon as possible. Czyli pokonaliśmy królową berserkerów. Zupełnie jakby zwykły berserker nie sprawiał naszym żołnierzom wystarczająco kłopotów. Ten okaz został poważnie zmodyfikowany. Wyposażono go w jakiś pomocniczy system iniekcyjny, wprowadzający płyny do jego układu krążenia. Możliwe, że moglibyśmy przystosować ten system do instalacji w naszym pancerzu, ale proces produkcji nie będzie łatwy. Hello, Commander. Jednym słowem, przeprowadź badania i wybuduj jeden pancerz. The most dangerous of my three test subjects, the Berserker Queen, also represents the greatest leap towards the boundaries of what could be considered reasonable and ethical research. Even in wartime, I must consider the fact that by providing an already unstable alien being with equipment that may further its own capabilities, I risk crossing a line that can never be uncrossed. Dwa dni, to już teraz na tym etapie. To bardzo szybko, No dobra, sekcja z łuk awatara nam została. Jeszcze pokonali króla Archonów, to można byłoby pójść bardzo szybko do przodu i tak naprawdę zakończyć tę kampanię, bo z misji fabularnych już niewiele nam zostało naprawdę.
17 informacji, mamy tego 164, a to możemy sobie za 17 pozwolić. Setting course for East Africa. Welcome, Commander. Kowiec technik są do kupienia. Trochę nie jest to nam potrzebne. Dobra, w razie czego mamy raz, dwa, trzy. Trzy placówki, które łącznie mogą 5 obniżyć. Czyli takiego poziomu. Postęp w projekcie Avatar, no to całkiem nie mało. Będzie dało się jeszcze odroczyć nieco postępowanie w misjach fabularnych. I am sure you will find the results to be as intriguing as I do, Commander. As Dr. Valen noted in her own report, it was irresponsible and borderline irrational for her to have pursued this research, knowing the incredible risks involved, not just to herself, but to what little of humanity as a whole remains. Mimo dokładnego badania zmodyfikowanej odmiany Berserkera nazwanej obiektem Beta, nie udało nam się jeszcze ustalić powodów, dla których dr Valen dał mu zaawansowane wyposażenie. Oczywiście rozumiem, że ulepszony układ dokrewny tej istoty wymaga wprowadzenia tego dodatkowego mechanizmu transportowego i filtrującego, by utrzymać równowagę hormonalną, ale przyznam też, że to dość eleganckie rozwiązanie trudnego problemu. Ale nie rozumiem, dlaczego dr Valen przeniosła tę względną pewność poza etap teoretyczny. Nie istniała tu potrzeba do dowodzenia koncepcji, ponieważ końcowy rezultat był dla niej równie oczywisty jak teraz dla mnie. Jestem przekonany, że powzięła świadomą decyzję doprowadzenia pracy do końca, zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie niosło to nie tylko dla niej, ale dla każdego, kto w przyszłości natknąłby się na obiekty Beta. Dobrze, że znaleźliśmy tę istotę i naszym siłom udało się unieszkodliwić tego potężnego przeciwnika. Personel wyższego szczebla zgodził się, że szczątki Bety najlepiej sprawdzą się jako części ulepszonego pancerza, chociaż z procesem konwersji lepiej poradziłaby sobie sama dr Valen. Kombinezon Furia jest jako... Wyjdźmy wszystko. Jest do stworzenia w poligonie? Nie, po prostu chyba w produkcji przedmiotów. Nie, dobrze, w poligonie. I probably could have saved a lot of time repairing the ship's systems if we had any idea how to translate their language. Unfortunately, we don't come across many linguists out here. Dobrze, to jest natychmiastowa budowa. Kombinezon Furia, praktycznie niezniszczalna skóra królowej Berserkeru, doskonale sprawdziła się jako kombinezon, który zapewnia niesamowitą ochronę, odporność na uszkodzenia i mobilność. Kombinezon Furia posiada też mechanizm, który może błyskawicznie podnieść poziom adrenaliny użytkownika, dzięki czemu jego ataki wręcz stają się potężniejsze. Kombinezon Furia do wyposażenia dodana jedną sztukę, jedną jedyną możliwą. Mroczne wydarzenie, przełom. Czyli zaraz trzeba będzie ruszyć na jakąś misję. Commander, the aliens are still moving forward on the Avatar project. Taking out that facility would deal a serious blow to their efforts. Spokojnie, Bradford, zaraz się tym zajmiemy. Wróciłem
po kilku próbach niestety gra za jakiś jeden dzień się wysypuje do pulpitu, więc postaram się ominąć to. Zobaczymy, czy się to uda. Atakując placówkę obcych. To jest chyba jedyny sensowny sposób na ominięcie tego. Może się uda. No niestety to jest ryzyko grania na Ironmanie z modami. Dobra, zabiorę w takim wypadku mniejszą ekipę. Dobry zespół. Chyba, że gdzieś mi się jeszcze piechota mam. Nie mam żołnierza piechoty. Wysoko wręcz bym powiedział, że nie mam. Mam kilku truperów. Ale tamten jest jeden, jedyny. Dobra, to w takim razie kogoś innego trzeba dobrać. Bo później będzie jeszcze zwykła misja, to żeby... zespół raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Będzie ok. Robsark jest gotowy, weźmiemy Rogersa. Tu jeszcze 4 osoby tu wystarczą. Dobra, jeszcze aż weźmie jednego specjalistę. Ciężką bronią. To może być za dużo. Dobra, to może kogoś innego. Cyklop jest. A, dobra, weźmiemy cyklopa. Szybkie doposażenie. Maybe a little unwieldy, but in the right hands, this thing should cut down anything standing in your way. Zastanawiam się, czy... komu by dać miotacz pocisków? Chyba jednak Williams. Dobra, teraz zobaczmy, jak tam się prezentował strój królowej. We've only got one of these things, so be careful with it. Just because you look like a berserker doesn't mean you can go charging off into combat like they do. Ciekawie wygląda. M
może da się przemianować na bardziej deadpoolowe kolory. Powiedzmy. Powiem szczerze, że ten pancerz się równie dobrze sprawdza na innych klasach, nie tylko na snajperach. Głównie dlatego, że można się łatwo przenieść między różnymi pozycjami i w ten sposób za darmo, oczywiście. I to bardzo wpływa pozytywnie na mobilność tych żołnierzy. To niebieski też zmienimy. Sam razy, co mi się przyda. No, jest jedyna, która może używać pistoletu. Wspomagany pistolet do niej. Tu wszystko jest. Nie mam granatu. To zdecydowanie jest lepszy pancerz, granat, ciski. Tak to pozamieniamy, też będzie dobrze. Myślę, że taką drużynę zabierzemy na przyszłą misję Summersa Blacka, Wolf Wilsona, Tanisa i Williams, ale to już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie.